Kuriozum, my robimy z Ukraińcami. Zachowanie się tego ministra spraw zagranicznych na tym... Na kampusie. Kampusie, przecież to było na plucie nam w twarz. A już kariera i pchanie się pana ministra Sikorskiego, to jest wiadomo, że mu pomaga określone towarzystwo. Ja jestem z Wołynia. Ukraińcy dostawali większe wynagrodzenie za zapnie Polaka białym narzędziem niż za Ukraińcy są inni na wschodzie, inni na zachodzie. Ci zachodni to przecież, proszę pana, nie daj Boże. Co to znaczy, że prezydent Ukrainy mówi, ja mówiłem prezydentowi Polski, ma 60 migów i nie chce nam dać. Jeżeli Polacy sądzą, że Ukraińcy będą takimi przyjaciółmi, to pan jako młody człowiek, pan to wschodzi. Komisja Wyborcza po prostu boi się, bo poprzednio to normalnie za błąd rachunkowy, pozbawiano, dwie partie pozbawiono, prawda? Nowoczesna i PSL. Tak, tak, a teraz wiadomo było, że na tych piknikach, na tych imprezach, które z funduszy ministerstw były robione, po prostu, wie pan, ja jestem człowiek starej daty, ale jeszcze tak źle to nawet za komuny nie było. Tak źle to nie było, tak? Tak źle to nie było. No, ale to czego bo się wtedy boją? Się urzędnika. Czego? Dlatego po prostu, że nie są pewni, czy wygrają. A oczywiście, jak będą się wewnątrz kłócić, Kamysz będzie udawał bohatera narodowego i ze swoimi ambicjami piął się, no to tak to będzie. Czyli co, pan to by jeszcze większą karę nałożył? Na PiS. Ja bym nałożył tyle, ile oni wzięli. No bo prezes mówi, że to kryminał. Proszę pana, pan prezes jest jednym z bardziej wyrafinowanych polityków. Chociaż ma mały, ale ma dużą pupę i on ma wszystko w pupie. Tak pan myśli? Tak jest na pewno. Jego osobiste ambicje są takie, to nic nie mam przeciwko ambicjom. Ale po prostu, jeżeli ktoś chce być święty, no to niech w połowie przynajmniej będzie. No bo tak, no Prawo i Sprawiedliwość mówi, że zaskarży tę decyzję, zwróci proszę się do sądu. Pana, no i pytanie, czy w ogóle to dojdzie pana, do skutku? Prawo i Sprawiedliwość naprawdę ma dużo inteligentnych osób. I ta młodzież, szczególnie skupiona wokół Ziobry, to ona jest bardzo taka przebojowa. I to jest dobrze. Tylko jednocześnie, ponieważ sędziowie są upolitycznieni, tak rozdzieleni w tym wszystkim, to po prostu liczenie na poprawne wyroki jest bardzo trudne. Mógłby Kaczyński troszeczkę pomyśleć. Przecież cały PiS pod jego kierownictwem w zaparte stosuje metodę jakiego słynnego ministra propagandy Goebbelsa. 10 razy mówić to samo, i nie ustępować, a nie wszyscy uwierzą, ale jeżeli dwóch, trzech uwierzy, to już jest zysk. I tutaj na tej samej zasadzie jest to robione. Także wydaje mi się, że to jeszcze długo potrwa, kiedy niezależna ekonomicznie młodzież obejmie władzę. Bo u nas się idzie do rządu po pieniądze, a na zachodzie ten, co ma pieniądze, idzie do rządu. Także, wie pan, tak samo to, no partie. Dwie partie uzyskały monopol i teraz to najlepiej to, żeby były partie finansowane z budżetu. A dlaczego ja mam finansować taką czy inną partię? Jeżeli chcę, płacę na nią, proszę bardzo. Kuriozum, my robimy z Ukraińcami. Zachowanie się tego ministra spraw zagranicznych na tym... Na kampusie. Kampusie, przecież to było na plucie nam w twarz. Pan się poczuł dotknięty jako... Ale pan. Oczywiście, ja jestem z Wołynia i mogę panu powiedzieć, że Ukraińcy dostawali większe wynagrodzenie za zamordowanie człowieka, Polaka, białym narzędziem niż za zastrzelenie. No jak to tak może być? Ja nie jestem, żeby to przedłużać. Nienawiść, żeby była, nie. Ale na litość boską, nawet mnie te przeproszenie, to co to znaczy przeproszenie? Ułóżmy te stosunki. Ja miałem okazję spotkać się
w Niemczech. Przypadkowo tak zagadałem, bo z dwoma Ukrainkami, to uciekały, bo Polak. Przecież my musimy inaczej myśleć. My swoim nie dajemy, a już kariera i pchanie się pana ministra Sikorskiego, to jest wiadomo, że mu pomaga określone towarzystwo, nazwijmy to, że z uwagi na żonę ma prerogatywny wy tego typu, że on jest pewny, jest nasz. No ale przepraszam bardzo, jeżeli nasz PiS ograbił ze wszystkich oszczędności przez inflację i przez wszystko, jeżeli Morawiecki pokupował bony skarbowe z uwzględnieniem inflacji i pula była ograniczona, dlaczego się o tym nie mówi? I to tak jest, a przecież na to, że deale są urządzane, to kto mi powie, że poprzednio jak była sprawa Ziobry, to pani premier nie jawiła się na głosowanie. I czy przez okres rządów ktokolwiek coś jej wytykał? Proszę wspomnieć. Ja nie pamiętam. No to jeszcze podpytam pana o ten Wołyń. Jak pan myśli, dlaczego do tej pory nie potrafimy... No nie ma na przykład godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej. Proszę, Ukraińcy nie chcą się na to zgodzić, a Polska nie ma takiej mocy sprawczej. Bo większość na Ukrainie podsyca nacjonalizm. I ta wojna rosyjsko-ukraińska, ona też wynika z tym, że zachodni Ukraińcy mają inną mentalność. Po prostu tutaj ten Zachód na nich wpłynął. Bo przecież o co chodzi? To jest wojna między jednym obozem a Rosją. Przecież oni powiedzieli, przepraszam, proszę mi powiedzieć, nawet papież przecież wczoraj czy przedwczoraj ogłosił, że wyłączenie tych innych wyznawców, a szczególnie tej cerkwi rosyjskiej, to nie jest eleganckie, nazwijmy to. No jeżeli już papież na to zwracał uwagę, a my nie, jeżeli w ramach demokracji, którą my popieramy, Ukraińcy wprowadzają zakaz języka rosyjskiego, gdy 30% u nich ludzi to są, rodowicie się czują Rosjanami, bo tamten Donieck, prawda, i tamte wschodnie. Ukraińcy są inni na wschodzie i inni na zachodzie. Ci na wschodzie to nas uważają im i to są ludzie do przyjęcia, ale ci zachodni to przecież, proszę pana, nie daj Boże. Chcieliby wszystko. Co to znaczy, że prezydent Ukrainy mówi, ja mówiłem prezydentowi Polski, ma 60 migów i nie chce nam dać. Co to znaczy, kiedy my tyle w to wszystko zaangażowaliśmy? Ja nie jestem przeciwny Ukraińcom. Wiem, że Ukraińcy ratowali też, ale prości ludzie. Nie ci z UPA, nie banderowcy. Po prostu, gdyby to otworzono i pokazano, zresztą ja wiem, czy nawet już mnie to tak... Ale jeżeli Polacy sądzą, że Ukraińcy będą takimi, wszyscy Ukraińcy będą takimi przyjaciółmi, no to pan jako młody człowiek... Goniec. Jako młody człowiek pan to wspomni.